Czas na spotkanie z gościem Radia 5, Włodzimierz Ciborowski, moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy więc w Suwalskim Ośrodku Kultury, można by powiedzieć. Porozmawiamy sobie o obchodach 300-lecia Suwałki, o akcji, która nazywa się Kapsuła Czasu. Cóż to za akcja, cóż to za projekt i na czym polega? Suwałki w tym roku obchodzą 300-lecie swego istnienia i my chcielibyśmy uczcić to, zakopując kapsułę czasu. Mianowicie w metalowym pojemniku i z napisem nie otwierać przed 2120 rokiem chcielibyśmy zamieścić informacje o naszym mieście, tak żeby były one świadectwem czasów, w których żyjemy. I tutaj chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Suwałk, tych, którzy chcą mieć wpływ na to, czego dowiedzą się za 100 lat o naszym mieście Anno Domini 2020 i inni ludzie, którzy będą tą kapsułę wykopywali, do wzięcia udziału w akcji Namaluj Suwałki Przyszłości i Listy do Przyszłości. Zachęcamy wszystkich, aby wzięli udział, ponieważ ich rysunki i ich listy znalazłyby się w tej kapsule, która będzie zakopana na bulwarach nad Czarną Hańczą. Jest to specjalny metalowy pojemnik, szczelny, w którym umieścimy te informacje, malunki i listy, jak również inne informacje o naszym mieście. I tam za 100 lat, mamy nadzieję, ludzie dowiedzą się czegoś o nas. W związku z tym Namaluj Suwałki Przyszłości na formacie A4 prosimy, żebyście najmłodsi słuchacze, jak również młodzież, ale również ci, którzy mają ochotę, namalowali, jak sobie wyobrażają Suwałki za 100 lat. Suwalski Ośrodek Kultury zajmuje się szeroko pojętą rozrywką, także mamy nadzieję, że będzie to element rozrywkowy i nie jeden z przyszłych badaczy uśmieje się, gdy zobaczy te nasze wyobrażenia Suwałk za 100 lat. Drugą akcją, do której zapraszam... Halo, panie Włodzimierzu, chyba... Od dwutygodnika Suwalskiego. Panie Włodzimierzu, chyba nam przerwało na moment połączenie. Prosiłbym o powtórzenie od tego drugiego projektu już. Dobrze. Mhm. Zapraszamy również do listów do przyszłości. Tutaj zapraszamy, żebyśmy opisali swoje codzienne życie, jak lubimy spędzać wolny czas, o czym marzymy, czego życzymy przyszłym pokoleniom. I takie listy do przyszłości prosimy kierować do dwutygodnika suwalskiego, ponieważ mamy nadzieję, że i takie informacje i świadectwo czasów, w których żyjemy, będą bardzo ciekawe dla przyszłych badaczy. Sam wiem, jak wyglądają niektóre wyobrażenia przyszłości. Nawet cofając się o 100 lat, no to ludzie żyjący w 1920 roku myśleli, że w 2020 to już będą latające samochody, że w ogóle wszyscy będziemy jakoś inaczej wyglądać. To póki co się nie sprawdziło. Jestem ciekaw, jak teraz wygląda wyobrażenie wśród tych właśnie najmłodszych słuchaczy roku 2120. Jak to będzie za 100 lat? Jak będą wyglądały Suwałki? Przypominam, czekamy na prace konkursowe, które będą przedstawiały właśnie takie wizje. Rozumiem, że najciekawsze prace zostaną zakopane w tej kapsule. Tak jest. Będziemy je umieszczali w tej kapsule i uroczyste zakopanie tej kapsuły nastąpi w sobotę 15 sierpnia. Zapraszamy o godzinie 17, gdzie będzie można zobaczyć, będzie zakopywana ta kapsuła. Zaczniemy od happeningu Suwałki, Moje Miasto, w wykonaniu młodzieży z Teatru Form Czarno-Białych Plamas, Suwalskiego Ośrodka Kultury, w reżyserii pani Mirosławy Kryńskiej. W międzyczasie będzie się odbywał spacer suwalczan na przestrzeni wieków. Tam w alejkach będą się przechadzać w strojach z epoki Maria Konopnicka, Alfred Wieruszkowalski, Aleksandra Piłsudska i inni. Następnie poprosimy pana prezydenta, żeby dokonał uroczystego umiejscowienia kapsuły w postumencie, a na zakończenie muzyczna niespodzianka w wykonaniu Krzysztofa Masłowskiego. I to wszystko w sobotę 15 sierpnia, no ale żeby to było bardziej uroczyste, także zapraszamy do tego, żeby do tej kapsuły coś włożyć. W związku z tym zapraszamy
namalujcie suwałki przyszłości i napiszcie listy do przyszłości. Jest to znakomita okazja ku temu, aby zapisać się w kartach historii i żeby o nas pamiętali również za 100 lat. Taka forma też myślę jest bardzo ciekawa. O akcji na pewno jeszcze nieraz usłyszycie Państwo na antenie Radia 5. O samej akcji zakopywania też będziemy Państwa informować. Panie Włodzimierzu, udanej akcji życzę. Czy czegoś jeszcze? No, liczymy na wyobraźnię twórców. Niechaj ta wyobraźnia nie ma swoich granic i niechaj te prace będą naprawdę wyjątkowe. Zapraszamy do wzięcia udziału raz jeszcze. Zapraszał pan Włodzimierz Ciborowski z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Panie Włodzimierzu, dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i raz jeszcze tej niekończącej się wyobraźni uczestników konkursu. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do wzięcia w udziału. Bądźmy świadectwem naszych czasów. Pięknie powiedziane. Panie Włodzimierzu, miłego dnia życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.